Przeciążenie procesora do enkodowania. Tylko zobaczyć, co się zepsuło. Dobrze. Nie ma co, bo jesteśmy już opóźnieni 4 minuty. Trzeba jechać. W międzyczasie tutaj się wczytała. Chyba się dzisiaj niby się dobrze wyświetla. To jest ciekawostka. Nie wiem. Metalista jest aktualny, ostatni subskrybentów. Jeszcze odświeżymy. No nie, to są ostatni subskrybenci. Wyświetla się dobrze. Coś tutaj nie gra. A dobrze. Jak pan mówi, portowy wymiar jest nowy, to nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Jedziemy do miejscowości Mokre. Małopolskie. Fajna nazwa miejscowości. Mokre Małopolskie. Ciekawe, czy dalej taka miejscowość istnieje. Może ja jeszcze uruchomiłem. Ja już wiem, czemu tu mogą być błędy, bo ja to uruchomiłem jako Galicja, którą ja pobierałem dawno. Nie. Teraz się teraz Galicja nazywa. Galicja, Bieszczady, Galicja. O tym nowym update'cie. Nie wiem. Aż dziwne, żeby tutaj były takie braci terenów i peronów. Zbliżamy się do stacji, tudzież przystanku osobowego. Ale fajnie się te wagony bujają. Naprawdę czuj, że się jedzie po starszych torach niż te nasze proste szyny aktualne, jakie są. Już teraz naprawdę myślę, że szyny są dobrej jakości u nas w Polsce. Niezniszczone. Na dużej ilości tras. Aha. Teraz widzę tu na tym podpowiedniku, że tu powinna być stacja. Zobaczę, mi to załapie, jak tu stanę. Załapało. Ale
Aha, czy to wygląda na stację, czy nawet przystanek osobowy? No chyba nie. To jest taki ala budynek. Tu nic nie ma. Mówię, to chyba tu moja wina bardziej niż scenerii, bo to aż naprawdę dziwne. Trochę za szybko to osłabione wzbudzenie załączyłem, bo powyżej 1,5 ampera wskoczyło. Mogłem trochę z tym poczekać. Następna stacja, przystanek Wysoczany. Wychylenie 0,9%. Sobie jak to wagonu wygląda. Takie chowki są. Jakiś zjazd w dół. Jeszcze zakręt. Przechylenia, wychylenia. Widać, że nie idzie to płynnie. Ale no, kiedyś tak pewnie było. Kiedyś nie było aż tak płynnie. Zbliżamy się do przystanku. Niech teraz tylko wygląda jak ten przystanek. Znowuż nie stawał gdzieś w polu i udawał, że to przystanek. A teraz widać, widać. Pisali, że jest taką scenerią dla mocnych komputerów, ale tak no, na razie wczytywać się wczytywała 25 minut. Na razie jakoś szało na mnie nie zrobiła. Tutaj tekstura ziemi jest w torze. Dobrze, że się jeszcze nie wykoleiłem. Że koniec peronu miał być, nie wiem, gdzieś tu z końcem tej ziemi. Trzymajmy się po ludzku. A ma to. Ziemia jest strasznie wysoko. Trzeba tu normalnie haczę wszystkim.
mnie sygnał odjazdu. Dobrze, chociaż że nie ma braku we wskaźnikach takich typu ograniczenia prędkości. Czy początek i koniec ograniczenia prędkości. Jeszcze według starych standardów, tak? Bo nowe standardy na kolei wymagają umieszczenia cyferki. Tu w tej fałce białej na górze. Tak samej na ostrzeżeniu o kolejnym ograniczeniu najbliższym. I się zastanawiałem, czy lepiej jest dla Państwa, jeśli ten kursor jest widoczny, czy po prostu go wyłączyć, by nie było przechwytywania tego kursora. A chyba lepiej widzieć, w co celuję kursorem. O, to znowuż teren tak. Od tego to już by się pociąg wykoleił na pewno. Ej, na najnowszą scenerię Bieszczady to niedopracowane. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, że mogę mieć nieaktualną wersję. Bynajmniej odpaliłem nieaktualną. Jasna stoi. To szczawne, kulaszne. Ciekawe. Na pewno jak ktoś z zagranicy by przyjechał, to by wiedział, o co chodzi. O, podany już jest. Strasznie wolno luzuje ten skład. Czy tak zrobimy, będzie lepiej. Próbujemy.
Wszędzie tu powinny być perony. Obstawiam, że tutaj gdzieś. Ciekawa sceneria. Robił transmisję z Simraila, ale z jazdy no bym nie wyrobił, nie? Majemy. Fajne jest to, znaczy no tu się nie da niestety. A tej co nie w których bocznicach idzie sobie pozmieniać ręcznie. Już mamy wyjazd, to już. Pink, pink, pink. Jedziemy. Do stacji, że pedzy. Nie umiem w te miejscowości. Rano nie biorą te nazwy. No tu była taka manualna zwrotnica. Gdzie? Tu. Co nie można? Mali ją przestawić. Fajne, nie? Podoba mi się. Trochę w lewo, trochę w prawo. Jeszcze pod górę trochę. No 1% pod górę. Co to jest? Aha. To jest... Ciekawe. To jest ciekawe to, co jest na tym niebie. Okrąg połączony w dziwny sposób. Zajmie z mocą, bo się wykoleimy, ale to było ciekawe. O, teraz po francusku pioseneczka jakaś leci.
A tu jest jakiś kawałek dwutoru nawet, widzicie? Ciekawostka. Przed nami stacja, a potem ograniczenie do 30. O, jest peron. Idzie peron, jest. No nie wierzę. Pięknie. Się zmieściliśmy. Aha. Proszę, zrobił. Przesiadłem na chwilę do wagonu.